Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar. Cześć, dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z technologicznego maniaka. Znacie mnie i wiecie, że lubię małe komputerki, ale kiedy mówię o małych komputerkach, to raczej myślę o chociażby malince, która jest wielkości co najwyżej może tej anteny. Jednak, co powiecie na bardzo mały komputer wielkości, banana tak naprawdę na wysokość, który ma pełnoprawny procesor, pełnoprawnego Windowsa i pełnoprawną kartę graficzną. Zapraszam do intra. W takim razie witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z Technologicznego Maniaka. Dzisiaj sobie porozmawiamy o moim mini komputerku. Zobaczyłem recenzję tej właśnie budowy, czyli Velka Trójki na zagranicznym YouTubie i wręcz zakochałem się w niej. Powiedziałem sobie, chcę mieć komputer w tak małej obudowie. Będzie to komputer stworzony jako tak zwany Media PC, czyli komputer, który ma stać w salonie, którego jeszcze nie mam, ale mam nadzieję, że kiedy to się zmieni. No i po prostu on będzie podłączony albo do telewizora, albo do projektora. Ponieważ projektory uwielbiam i to pomimo tego, że na co dzień pracuję jako recenzent monitorów, jak i peryferiów, to projektory są naprawdę przegenialne. Recenzję tego projektora od Xiaomi właśnie robił m.in. R&ATU, tak więc ja się za to nie będę brał, ponieważ moim zdaniem zrobił przegenialną recenzję tego właśnie projektora. Tylko trzeba wspomnieć, że jeśli kupujecie coś z Chin, to doliczcie do ceny zawsze różne opłaty dodatkowe. Tak więc cena tego jest troszkę wyższa niż normalnie. Jednak co miałbym nie mówić, właśnie chodziło mi o to, żeby zrobić sobie mini komputerek, ponieważ to zawsze było moje marzenie, żeby zrobić możliwie jak najmniejszy komputer, który jest jak najbardziej funkcjonalny i który pozwoliłby mi chociażby na przykład w salonie, na telewizorze albo na projektorze grać w różne gry. Tak więc oto jest, udało się to wszystko zrobić, zobaczymy za chwilę jak to będzie działać w praktyce, jednak tylko taki krótki disclaimer, w środku w tym komputerze znajdziecie części sprzed kilku lat, ponieważ są to części z mojego poprzedniego komputera. Jak widzieliście albo tutaj gdzieś wam się wyświetli, to zmieniłem moją starą jednostkę na nową, taki mój typowy koń roboczy, który już właśnie siedzi za mną, no i po prostu stare części mi zostały, nie było sensu tak naprawdę kupować czegoś nowego, te części są dalej genialne, 6700K to jest przegenialny procesor, miałem praktycznie wszystko oprócz obudowy, zasilacza i chłodzenia tak naprawdę do procesora, więc po co to kupować, skoro można te części wykorzystać i moje stare części, które sobie na to zdecydowanie zasłużyły, trafiły na przegenialną emeryturkę i będą mi dawać jeszcze mnóstwo frajdy. No to co, nie przedłużając, zapraszam was do oglądania, podłączmy to do monitora i chodźmy się trochę pobawić. Przy okazji całkowicie prywatnie chciałbym was również zaprosić na Morality TV, gdzie był materiał o tym komputerze, ale w całkowicie innej formie, taki skompresowany, czyste dane i praktycznie nic więcej. Dzisiaj będzie bardziej luźno, bardziej vlogowo, ponieważ na Morality TV ja już od prawie 2 lat, jak dobrze pamiętam, pracuję, no i praktycznie nigdy o tym nie mówię, co najwyżej wrzucę jakiś link do społeczności i to jest tak naprawdę tyle, tak więc wiele osób z was nawet nie ma pojęcia o tym, że jeśli ktoś z was uważa, że robię bardzo fajne technologiczne materiały, to praktycznie 4 bądź nawet 5 materiałów w miesiącu nowych może jeszcze na Morality TV zobaczyć, ponieważ ja tam pracuję jako recenzent właśnie monitorów i nie tylko, już od dłuższego czasu i tych monitorów przetestowałem już dziesiątki. Tak więc zapraszam na Morality TV, to nie jest reklama, po prostu chcę was tam prywatnie zaprosić, bo nigdy tak naprawdę o tym na odcinku nie mówiłem, nie licząc ostatniego odcinka o dużym komputerze. Nie przedłużając, chodźmy, podłączmy, zobaczmy jak to działa. Zanim jeszcze zaczniemy, tradycyjnie zapraszam do partnera kanału, czyli do G2A, gdzie tanio możecie sobie kupić gry, link w opisie, a z tym kodem macie 3% cashbacku. Dzięki za wsparcie, lećmy już oglądać. W takim razie oto jest cały komputer już tutaj tak naprawdę złożony. Sami jesteście w stanie zobaczyć, jakie to jest małe. Na przykład w porównaniu do zwykłej małej klawiatury bezprzewodowej mechanicznej, czyli Anne Pro 2. No, sami chyba widzicie, o czym tak naprawdę tutaj mówimy. Myszka jest praktycznie wielkości połowy tej obudowy. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, którą chciałem tutaj tak naprawdę zachować w przypadku tak małego komputera, to to, żeby było w nim jak najmniej kabli. Tak więc chciałem, żeby dobrze działa na Wi-Fi, akurat ta antenka dobrze działa, prędkości za chwilę zobaczycie, jak i żeby były bezprzewodowe peryferia, czyli myszka, klawiatura, ewentualnie jeszcze mniejsza klawiatura, którą mam tutaj, ale to używam, bo to jest po prostu cichsze do nagrywania, tak więc na razie to. Dlatego też jedyny kabel, który tutaj zobaczycie, to kabel do zasilania i kabel do karty graficznej, jak i oczywiście Wi-Fi, no, ale to chyba dosyć logiczne. Jeśli chodzi o jakość wykonania tej obudowy, jest naprawdę dobrze, ale minusem jest chociażby górna część, tak więc tutaj mi ten wentylatorek często się niestety tak naprawdę opiera o tę metalową część, którą wzięliście w środku, dlatego też tutaj na przykład nie mogłem w ogóle dać śrubki, ponieważ muszę to trochę podgiąć, żeby mi się to po prostu nie opierało i żeby wentylatorek dobrze działał. To co, podłączmy? Tak jak mówiłem,
dwa kabelki, nic więcej, zasilanie, gotowe. Wszystko jest, no to klikamy, gotowe. Dobra, komputer jest gotowy, wszystko jest podłączone, tak jak powiedziałem, tylko i wyłącznie dwa kabelki. A jeśli chodzi o Wi-Fi, to w moim przypadku na szczęście mam bardzo dobry router, mam bardzo dobry internet, a ta antena po prostu jest bardzo, bardzo również dobra. Ona nie jest akurat z tej płyty głównej, ponieważ ta płyta główna przyszła naprawdę słabą anteną. To jest moja poprzednia antena z poprzedniego komputera. Wyniki pokroju 400x400 nie są żadnym problemem. Ping na poziomie 1, 2, 3 maksymalnie, tak więc nawet i na Wi-Fi można działać, chociaż wiadomo, to nie jest najlepsza opcja. Jeśli będę miał kabel, to zawsze będę używał kabla, ale jeśli nie będę miał, to wiem, że na Wi-Fi również to może działać. 440 na 450 pewnie będzie albo i więcej. Absurdalne prędkości w każdym razie. Ale nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby ten komputer dobrze sobie działał w grach, więc przejdźmy do gier. Dobra, nagrywa, jest CSGO, FPS sobie tylko jeszcze ustawmy, FPS max 0, a nie 300 i to sobie aktualnie tak naprawdę w grach będzie w okolicach 250-300 działało, kiedy sobie to ograniczymy do 100%, wszystko jest tak naprawdę działa teraz na tym mam komputerku, na Wi-Fi, tak więc zobaczymy jak to będzie działać. Jeśli chodzi o sprzęt, tak jak mówię, pełni bezprzewodowy, ponieważ taki miałem zamysł, robię ten komputer, że skoro on jest taki mały, to czemu miałbym wozić razem z nim tak naprawdę wszelkie kable. Kable przecież też zajmują miejsce. No, taka jest prawda. Świetnie, umiem grać w CS-a. Ale umiem grać z AWP, tak więc dajcie mi to. Boom! Tak więc jeśli chodzi o działanie tak naprawdę komputera, to chyba tutaj nie ma jakichkolwiek wątpliwości, że tak mały komputerek z procesorem tak naprawdę starszej trochę generacji i tak przegenialnie tutaj działa. Jednak to, co jesteśmy w stanie zrobić i to, co pewnie słyszycie trochę, no to tutaj chyba nie ma, ale mi idzie. Tu chyba nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba sobie powiedzieć, że ten komputer jest po prostu głośny, tak? Nikogo chyba to nie powinno dziwić. To są wyniki po undervoltingu, chociaż tutaj jeszcze widzę, o, nie, a tak. Jeśli chodzi o undervolting, moi drodzy, komputer przegenialnie wręcz działa na undervoltingu z 875 mV na karcie graficznej, minus 185 mV na procesorze. W przypadku takich gier jak CSGO nigdy w życiu nie mam tak naprawdę temperatur powyżej 60 kilku stopni. W przypadku 100% obciążenia, zarówno jeśli chodzi o procesor, jak i o GPU, to tak naprawdę maksymalnie udało mi się uzyskać 70 stopni na aktualnych wentylatorach. Tak więc działa to bosko, działa to dobrze, działa to głośno, ale moc tego jest nie do opisania. Przejdźmy do następnej gry. No okej, moi drodzy, gra numer 2, czyli Doom. Za niedługo nowy Doom wychodzi, tak więc starego muszę po prostu jeszcze dokończyć. I jeśli chodzi o benchmarki, ustawienia Ultra, nie liczą tam chyba jednego ustawienia tak naprawdę bez jakichkolwiek podprocesów, ponieważ ich nie lubię, motion blur i tak dalej są wyłączone tutaj, żeby to było możliwe jak najbardziej ostre. No i to wszystko w połączeniu z 204-hertzowym monitorem BenQ, no to po prostu robi przegenialną robotę. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak jak wspominam, to jest 1080p, ustawienia najwyższe możliwe, bez postprocesów. 190 klatek? Nie ma żadnego problemu. Pamiętajcie, że Doom tak naprawdę się limituje na okolicach 200 klatek, tak więc no, mi to osobiście, no, chodź tu. Mi to osobiście po prostu wystarczy i myślę, że to wystarczy większości ludziom, żeby mieć tak dobre klatki w takich grach. Po prostu gra się fenomenalnie. Przejdźmy dalej, czyli do Wiedźmina. 1080p, wszystko tak naprawdę na najwyższych możliwych ustawieniach i jesteśmy w Nowigradzie. Grafika 100% zużycia, procesor w Nowigradzie okolice 80-90% i to sobie lata. Jeśli chodzi o FPS-y, powyżej 90 bez żadnego problemu na najwyższych możliwych ustawieniach w środku miasta. Co tu się zepsuło na tej mapie? Teraz to dopiero zauważyłem. Chyba nam się radar zepsuł. To jest pierwszy glitch, który widzę tak naprawdę podczas testowania w Wiedźminie. Ale i tak, 90 klatek, aktualnie temperatury około 65 stopni, ale tak jak mówię, jak będziemy grać około pół godzinki, to te temperatury się unormują w okolicach tak naprawdę 70 stopni i więcej nie przekroczą. Ale chyba jesteście w stanie słyszeć, jak głośny jest ten komputer. A to, co jest najlepsze, to to, że nie jest głośny procesor ani grafika, ponieważ mógłbym te wentylatorki jeszcze bardziej skręcić. Tylko mały wentylatorek od zasilacza, ten z tyłu, to jest dopiero masakra. Trzeba zmienić ten mini wentylatorek, zmienię go pewnie w przyszłości na jakiś wentylatorek od Noctua. Wiem, że jest to możliwe, no ale zobaczymy. Aktualnie, jak sami widzicie, jest po prostu głośno, ale wydajność tak małego komputera jest nie do opisania. Ten komputer niestety, ale naprawdę trzeba zobaczyć na żywo, żeby zrozumieć, jak on jest mały. To jest zwykła klawiatura. Zwykła klawiatura, która chyba na wysokość jest prawie, że wyższa od tego komputera. Tak więc naprawdę, jeśli ktoś ten komputer w tej obudowie zobaczy na żywo, to dopiero wtedy zrozumie, jak mały to jest sprzęt. Ja wam mogę go pokazywać z mini klawiaturką, z jakąś tam moją dłonią, z małą puszką napoju, czy z bananem, bo banan jest najlepszą rzeczą, do którego można zawsze porównać jakieś komputery, ale i tak tego tak naprawdę nie zrozumiemy, dopóki tego komputera nie zobaczymy na żywo. No i to, co dla mnie jest bardzo ważne, jak najmniej kabli. Taką miałem tutaj myśl, że wszystko ma być bezprzewodowe, no ale niestety zasilacz nie może być bezprzewodowy. Ekran też nie może. Znaczy, może być, ale to by się miało z celem, bo to ma być komputer. Mimo wszystko, do gierek.
Moi drodzy, myślę, że czas na krótkie podsumowanie. Jak sam widzicie, ten komputer działa i on naprawdę jest absurdalnie mały, zajmuje mało miejsca, wygląda pięknie, prezentuje się pięknie, ma ogromną wydajność. W środku, jeśli ktoś jest zainteresowany, możecie włożyć nawet i tak naprawdę 3900X od Ryzena i możecie również włożyć w środku aż do RTX-a 2070, czyli moc tutaj możliwa jest absurdalna. Trzeba jednak pamiętać, że maksymalne tak naprawdę zasilacze, które się zmieszczą w środku, muszę podgiąć to, bo to jest jedyny minus tej budowy, za chwilę o tym również powiem. Maksymalne zasilacze, które się zmieszczą w środku, o ile się nie mylę, mają 350, mój ma 350 W. Jest jeszcze bardzo podobna opcja, która ma 400 W. Jeśli ktokolwiek chciałby mieć cokolwiek większego, większy zasilacz, to wtedy już musi przygotować o wiele więcej pieniędzy. Jeśli chodzi o samą obudowę, jak dobrze pamiętam, z Ryzenem zapłaciłem za nią chyba 600 zł z wysyłką z USA, ponieważ to jest firma amerykańska, ale ogólnie mówiąc, jestem zadowolony jak nigdy w życiu wcześniej i cieszę się jak dziecko, że mam coś takiego małego i coś, co dało mi tyle frajdy podczas budowania, co nigdy w życiu nic innego. Jednak co miałbym nie mówić, są minusy, o których trzeba sobie wspomnieć. Tak mała obudowa idzie z wieloma ograniczeniami. Nie możemy tutaj wybrać jakichkolwiek innych chłodzeń do chociażby procesora, tak więc jesteśmy tutaj zdani na to chłodzenie od noktury. Ono oczywiście działa przegenialnie, ale jak się pewnie domyślać, gdybyśmy mieli więcej miejsca, można by było ułożyć coś jeszcze lepszego, nawet i od Noctua, nawet i mały dwuwentylatorową opcję, bo Noctua ma takie możliwości. Po drugie, ograniczenie jest również karta graficzna, ponieważ ona nie może być dłuższa niż właśnie ta obudowa. Tak więc z tak małą obudową idzie mnóstwo ograniczeń, mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo kosztów, o których się pewnie nie spodziewaliście. No i trzeba sobie powiedzieć, że małe komputery po prostu kosztują paradoksalnie więcej niż duże komputery, ponieważ te części są naprawdę, no słono trzeba za nie zapłacić. Nie licząc oczywiście co najwyżej karty graficzne, bo te mniejsze zawsze są tańsze niż te normalne. No ale, tak jak sam widzicie, nie jest idealnie. Po pierwsze, jakość wykonania obudowy jest bardzo dobra, nie licząc jednej rzeczy, o której właśnie tutaj mówię, czyli muszę to podginać do góry. Znaczy to mi się przed chwilą dobrze trzymało, teraz to się znowu zaczęło iść w dół, ponieważ ta część w moim przypadku była wklęsła, czyli tak jakby wchodziła do obudowy. Nie jesteście to w stanie nawet tutaj zauważyć, że ja to wszystko podginałem i teraz ta część silniejsza, gdzie jest wentylator, jest o wiele wyżej niż ta część z przodu. I tutaj jest wentylator jeden, jest tutaj miejsce jeszcze na drugi, ale nie byłem w stanie, ponieważ to już było zdecydowanie za nisko i wtedy wentylatorek się opiera, ociera tak naprawdę o tą metalową, o ten metalowy, nie wiem jak to nazwać, backplate, na którym montowaliśmy naszą płytę główną, jak i kartę graficzną i po prostu wtedy obciera i... Jesteście chyba w stanie słyszeć, o co mi tutaj chodzi, więc tylko i wyłącznie jeden wentylatorek byłem w stanie tutaj namontować, żeby wywalał powietrze i on tutaj robi świetną robotę. Polecam po prostu te wentylatorki tutaj zrobić, ale tylko i wyłącznie jeden mi się udało zmieścić. Z przodu się nie dało. To jest jedyny większy minus fabryczny w mojej akurat obudowie, że to było wklęsłe i nie mogę tego jakoś bardziej podwinąć. Podjąć tak naprawdę. Oczywiście ktoś powie, że może dać wentylatorki do góry, no mogę, ale to wtedy... To nie chce tak naprawdę sensu budowy. Ja chcę, żeby to była mała budowa, żeby nic tutaj nie przeszkadzało i żeby te wentylatorki, które miały się zmieścić w środku, żeby były w środku. Ten jeden wentylatorek daje radę, ale chciałbym kiedyś jeszcze to w jakiś sposób o wiele bardziej podważyć. Być może się to jakoś uda fajnie wyciągnąć, żeby tam jeszcze drugi wentylatorek się zmieścił, bo to naprawdę dużo daje. Co miałbym jednak nie mówić, jestem zadowolony jak dziecko z tego projektu. Zapraszam również na Morel TV, gdzie możecie zobaczyć, jeśli o tym nie wiedzieliście, że ja tam pracuję albo coś. Również materiał o tym komputerze, ale w całkowicie innej formie, takiej bardzo skompresowanej, czyste dane, czyste informacje. My dzisiaj na moim kanale zrobimy sobie to. Zrobiliśmy sobie to po prostu o wiele luźniej. Tak więc jeśli ktoś z Was nie wie, to zapraszam do mojej pracy. Myślę, że możecie się miło zaskoczyć. Jeśli ktoś lubi technologię, to serdecznie zapraszam właśnie na Morele TV. Co miałbym jednak nie mówić, chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za oglądanie. Chciałbym, żebyście zostawili łapkę w górę, tylko i wyłącznie wtedy, jeśli odcinek Wam się podobał. Jeśli Wam się nie podobał, to wtedy zostawcie łapkę w dół, napiszcie, co Wam się nie podobało, postaram się to poprawić. A ja mam nadzieję, że odcinek właśnie Wam się podobał, że macie jakiekolwiek pytania, to wtedy pytajcie śmiało w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam odpowiem i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce w jakimś przyszłym odcinku. Może technologicznym, może nie technologicznym, może z kuchni studenta, może z racji, może z ASG. Wiosna coraz bliżej, moi kochani, tak więc myślę, że na spokojnie teraz będę robił takie przejście. Troszkę mniej filmów na Morelach, czyli nie 5, a na przykład 3 albo 4. Troszkę więcej filmów tutaj, czyli do mnie, żeby się i Wami fajnie zająć. Tak więc zapraszam, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.